Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam was na kolejny materiał na moim kanale. First, they took your family and your riches. Then they took your health and your pride. Finally, they left you to die. What will you do, exile? When there is nothing left but to live or die. Nikt mi nie będzie mówił, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Cytując klasyka. O, sorry panie. Żółwiu. Nie wiem czemu ja je nazywam żółwiami. Mnie tak trochę przypominają żółwie, ale... Czy aż tak, żeby je nazywać w ten sposób? Dobra. Po pierwsze tak, musimy sobie odbudować kill-off. Bo się nam trochę popsuł. Dobra, i teraz tak, tu sobie możemy trochę pobudować. Dobra, już jestem odciążony. Ale fajne, że to jest, że ten, że za każdym razem, kiedy się tutaj zbliżę, oni się odpalają. To jest fajne, że wiecie, ja nie muszę jakoś strasznie cisnąć, żeby się znaleźć na miejscu. Znaczy, wiecie, że nie mam takiego ciśnienia, że oni się już na przykład więcej nie pojawią, czy coś. Nie, oni się pojawią za każdym razem, kiedy ja tam podchodzę, więc jest okej. Teraz tam sobie pójdziemy. Wiecie, nie wiem czy tak zaraz, ale pójdziemy. Znowu mało tego kamienia. Teraz mój chyba trochę drewno może zabrakło. Musimy tam iść jakieś drewo ściąć. Drewno zawsze spoko. Drewno? Czemu ja mówię drewno? Drewno. Na pewno, że kiedyś ktoś mówił drzewno. Nie wiem kto i w jakich okolicznościach przyrody, ale pamiętam, że ktoś tak chyba mówił. Dobra, tutaj te małe popierniczają. Ja nie chcę ich kurde stresować też za bardzo swoją obecnością. Myślę, że coś jutro piaskowca tu jest. Dobra, zbieramy to. Jestem przeciążony. Dobra, ruszajmy w takim razie z powrotem. No słuchajcie, to będzie taka chatka puchatka. Jeszcze dwa ostatnie elementy podłogi nam brakują. Nie to chciałem, chociaż w sumie. Super. Palimy też tu sobie. Czego coś brakuje? Nie ma kamienia oczywiście.
Jakiś krzaczor. Dobra. No słuchajcie, troszkę się ten lasek tutaj skurczył, bo dosyć sporo materiału wykorzystałem na ten dom. Ale no cóż. Co to było? Nie wiem, ja tu tylko jestem gościem. Na razie jeszcze głodny nie jestem. Ci też jakoś specjalnie mi się nie chce. A, tam jest. Kurde, ja zawsze panikuję przy tych żółwiach. Zdaję sobie sprawę, że za niedługo będę musiał... O, tam są jeszcze kamienie. Że będę musiał sobie tutaj zainwestować w... Znaczy znowu pójść polować. No i pięknie. Może trochę mało okien. Ale zacnie jest. Dobra, teraz bym sobie walnął schody. Takie najprostsze, poproszę. Tego już nie będę potrzebował, tego już nie będę potrzebował. Teraz schody mnie interesują. Tak jest, pyk, wchodzę, zamykam. Jestem. Dobra, moi drodzy, teraz bierzemy się za sufit. Bierzemy się za sufit. Sufit z piaskowca. Nie tak chciałem. Bo tu można wtedy to sobie można tworzyć, a ja tak... Nie, ja to chciałem inaczej. A w sumie. Coś kurde, tak trochę się zastanawiam. Czy to jest na pewno dobry pomysł? Żeby robić ten sufit teraz. Czego mi brakuje w ogóle? Oczywiście potrzebuję takich specyfików jak drewno i kamień. Jakieś porządne łóżko by się tam kurde przydało. Więcej tego potrzebuję trochę. Jeszcze jakieś te pomniejsze kamulce. Czy uda mi się tu skoczyć? Uda mi się. Trzeba będzie nad tym popracować. No, dobra, mamy. Kurde, nawet czego zabrakło? Drewna, czy tego kamienia, ale też i drewno by się przydało. Więc trzeba zbierać.
Nie do końca, że ogarniam sterowanie w czasie walki w tej grze. Musiałbym się nauczyć blokować ciosy, bo mam zadanie co do tego. Ała, złamał mi się ten... Kylof. Albo jakoś tak z pierwszej osoby bardziej, lepiej mi się zbiera wtedy. Ale ewidentnie dach już jest dużo tańszy niż był na przykład, niż była ta podłoga. Ta podłoga była mega droga. Słyszę ich. Ruszajmy. Okej. Jeszcze nie do końca wiem, co mi z tego wyjdzie, ale... chyba coś w rodzaju bunkra. Na razie na pewno z tym dachem to tak będzie trochę to wyglądać jak bunkier. Nie, może trochę zbyt ambitnie to zbudowałem. Może mniejszy domek by wystarczył, ale... Nie, drewna nam brakuje, nie tego. Drewna, bo ja widzę, że ja mam... takie zasoby niezbędne. Mam kamień. To chciałem powiedzieć. Za więcej drewna. Jestem przeciążony, tak? Jest na razie ok. Możemy kłaść dalej. Gro. To tutaj nie będzie dachu, tak? A już chyba wiem, czemu nie będzie dachu. Bo ja tu chyba muszę dodać coś takiego. Kolumna z piaskowca, tak? Nie to chciałem. Cholera. Kolumna z piaskowca, to oczywiście kamienia nie ma. Tak mega tradycyjnie. Więc idziemy zbierać. Tutaj znowu są kamyki. Nie wolno jakoś tak... Omija mnie informacja o tym, że ja już jestem... że mam poziom. Jakoś tak nie dociera to do mnie za bardzo. Dostępne 21, łopanie. Dekoracje. A, to możemy te meble wytwarzać. Dobra, zróbmy. Trofea, tak? Niech będzie.
to by można byłoby zrobić. Będziemy ten szukać naiwniaków do roboty. Będziemy tworzyć niewolników. Jestem ciekaw, jak duże się nam to rozrośnie z czasem. Tutaj nic z tego nie będzie. Ale tutaj, kurde, tych kamieni jest dosyć sporo. To może zbieranie tych małych jest takie średnio opłacalne. To mimo wszystko... powinno być ok. W sumie powiem szczerze, jakoś nigdy nie byłem wielkim fanem Conana. A owszem, za dzieciaka tam jakieś filmy się oglądało, ale... jakoś tak nigdy za bardzo to mnie nie przemawiało. Dla mnie zawsze było za bardzo czarno-białe, w sensie, że... od razu było wiadomo, kto jest zły, kto jest dobry i... kto jest cacy, a kto jest B, nie? Nie było takich dylematów moralnych, na przykład takich mamy w Wiedźminie. Że tam naprawdę tak naprawdę tam nie ma złych ludzi i całkowicie dobrych ludzi. Tam są same odcienie szarości. Każdy ma dobre i złe cechy. Co się tu stało z tym słońcem? Powiem szczerze, nie podoba mi się to. Idę do domu. Nie, na serio mi się to nie podoba. Chyba idzie burza piaskowa. Ha! Dobrze skumałem. Czemu nie dało się tego zbudować dalej? Mało zasobów, tak? Dobra, ale nie podoba mi się tu i tak. Co to jest? Żebym ja w domu musiał siedzieć, kurde, z tą z pochodnią. Ale przerąbane, tak to w ogóle nic nie widać. To jest przerąbane jak w tym, jak w ruskim czołgu. Tu nic nie ma. Znaczy w sensie ten. Nic nie widać. O, co kaman? Tu jakieś kamulce są na szczęście. No, zbierajmy. Okej. Chyba minęło. Ale muszę przyznać, że nie był to najlepszy objaw tego, co się tutaj może dziać. Kurde, nic mi się właściwie nie stało. Tylko tyle, że kurde, nagle ciemno się zrobiło, jakoś tak teraz jest ten... no, słońce zachodzi, wiadomo. Niedługo będzie kolejna noc, którą trzeba by było przetrwać. Jak ja w ogóle tutaj jestem? Bo ja tak sobie radośnie tutaj wszystko tłukę i wydobywam. Że się kurde nie pochoruje.
Dobra, zaraz mi się pochodnia wypali. To są bandyci. Ja z nich, kurde, chciałem zrobić moich przydupasów. Tak jest przynajmniej plan. Ale na to jeszcze trzeba czasu. No, i się kurde przeciążył, no. Stefan. No, idziesz, idziesz. No i co? Dobra, to my to... Te tam kurde hałasują. Dobra, zaczynamy nocną zmianę. To w sumie kurde mógłbym wywalić wszystko, z czego ja... nie potrzebuję. Nie wiem, coś tam łazi. Żeby mieć jak najwięcej miejsca wolnego. Myślę, chyba nie byłoby aż tak złym pomysłem. Co ja by... Czego bym się mógł pozbyć? Tego łuku mogę się pozbyć. Tego kilofa mogę się pozbyć. No cholery mi drugi kilof. To nie jest im potrzebne. To nie jest im potrzebne. Skóra na razie nie jest im potrzebna. To my... W sumie to można opieprzyć. To jest dobre nawet. Jakieś żelazo. Strzały. Na razie wywalić. Jakieś kości. To też, w sumie te posłanie by trzeba było tutaj chyba rozłożyć, przynajmniej na razie by było chyba dobrym pomysłem, żeby je gdzieś tutaj, kurde, umieścić sobie, żeby mieć gdzie się zrespić, w razie czego. Dobra, zaktualizowano punkt odrodzenia, okej. No i możemy, słuchajcie, budować dalej. Za mało zasobów. Czego zabrakło? Jednego i drugiego. No i switaśnie. Ten aloes możemy też tutaj sobie gdzieś dać. Gałąź może się przydać. Ale i tak, kurde, w 47% jest to jakieś nasiona. Dobra, to mięso, to wszystko można byłoby zjeść. Mamy albo jedzenie przy sobie. Dobra, idziemy zbierać. Bez ciemnych w dupie. Bez tej. No, zamknę tutaj te drzwi. Nigdy nic nie wiadomo. Jedno drzewo ścięte, no tu możemy pozbierać włókna. One się czasem przydają, żeby stworzyć jakąś linę. Tak do 100 byśmy dobili z tym drewnem. Dobra, mamy. Teraz tak. Trzeba te skały pozbierać. No. I się spieprzył. Dobra, można już chyba włączyć tą latarkę, chciałem powiedzieć, pochodnie. Ej, zapaliło się tam. Też się zapali? Nie wiem, o co kaman. I nie wiem, czy chcę wiedzieć.
Kurde, na tą rzeką można żyć. Tu jest, kurde, pełno jedzenia. Kurde, jest pełno wszystkiego. Naprawdę to żyć, nie umierać. Drewna sobie zbierzmy. Dobra, jestem przeciążony, ok? Już nie. Bo sobie stworzyłem sufit. Dobra. I teraz tak. Jest ok. To klaustrofobicznie, nie? Mam wrażenie, ale i tak to jest chyba lepsze niż życie na jakiejś kuźte pustyni. Bez dachu nad głową. Dobra, w ten sposób żeśmy zakończyli budowę. Znaczy zakończyli? No jeszcze nie zakończyli, bo jeszcze chciałbym mieć ten dach pokryty strzechą. Spadzisty dach kryty strzechą. Musiał tutaj wskoczyć. Taka sprawa. Najważniejsze jest też to, żeby tutaj się nie uwięzić. Bo byłoby kiepsko. Na to trochę zasobów niestety pójdzie. No ale liczę na to, że efekt będzie zadowalający. Czego nam zabrakło, co? Co ja w ogóle potrzebuję do tego? To jest batanie. Nie, mnie ta strzecha interesuje, o. Gałąź, włókna roślin, krzaki potrzebuję przede wszystkim i gałęzie zbierać. W sumie tych kamieni też trochę pozbierajmy, dobra. Powinno wystarczyć. No już to jakoś zaczyna wyglądać. Aloesu. Super. O, dzień dobry. Przepraszam, ja tu tylko gniazdo buduję swoje. Nic specjalnego, to mi tutaj się nie dzieje. A więc panie żółwiu, spokojnie. Proszę być rozsądnym. Panie sąsiad.
Już wiecie, to jest patologiczna taka relacja, bo jakby nie było, ja się nimi tak trochę żywię. Dobra, zjedzmy sobie, jak te kurde te one. Moi drodzy, tutaj kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dziękuję wam za waszą uwagę. No i cześć.